Nieuchronnie zbliża się koniec generacji, którą napędzało PS4 i Xbox One. A że zbliżający się koniec to zawsze dobry punkt do podsumowań i ja postanowiłem przemyśleć wszystko to, w co grałem na przestrzeni tych 7 lat i przedstawić Wam moją własną, prywatną, publiczną listę 10 najlepszych gier generacji 8. Klucz w zestawieniu poszczególnych tytułów jest prosty. Im lepiej się bawiłem w danej grze, tym wyżej znajduje się na liście. Zaczynajmy! I tak na 10 miejscu wrzuciłem Final Fantasy XV za świetny powrót serii do gier singlowych po multiplayerowej 14, za grafikę, która mnie oszołomiła i co najważniejsze fabułę, która wciągnęła mnie jak odkurzacz w czasie, gdy przecież nie było jeszcze takich perełek jak RDR 2. Na miejscu 9 spotkamy Code Vein, czyli Souls-like w klimatach anime, który przypadł mi do gustu mocniej niż chociażby Dark Souls, a równie mocno co Nioh. Jednak to stylistyka, bo u mnie anime zawsze jest na propsie, zdecydowała, że to właśnie Code Vein znalazło się na tej liście w miejsce Nioha. I to z całą pewnością jest wynikiem umiejscowienia tej gry w takiej, a nie innej stylistyce, bo jak już mówiłem, anime zawsze na propsie. Być może również nieco mniejszy poziom trudności, bo gra jest łatwiejsza, sporo łatwiejsza niż Dark Souls, jest również nieco łatwiejsza niż Nioh, z którym ewentualnie mogłem sobie poradzić. Fakt jest taki, że w Code Vein grało mi się bardzo przyjemnie i bardzo miło wspominam czas spędzony z tą grą. Jako, że jakiś polski akcent pojawić się musi, w końcu w tej generacji nasze studia chapnęły spory kawałek growego tortu, to nadchodzi miejsce 8, a na nim oczywiście Wiedźmin 3. Dostał się tutaj oczywiście za niesamowite fabularne zakończenie wiedźmińskiej trylogii od CD Red. Krótko mówiąc, Wiedźmin 3 to legenda w naszym kraju. Przynajmniej do premiery Cyberpunka 2077, którego swoją drogą ogramy na live zaraz po premierze, bo mam zamówioną przedpremierę z Empiku, więc mam nadzieję, że szybciutko ją dostanę. Ale też to jest po prostu świetna gra i po prostu musi znaleźć się na tego typu zestawieniach. Nie ma innego wyjścia, choć wiem, że niektórzy mówią, że Wiedźmina już za dużo. Miejsce 7 to w mojej ocenie Detroit Became Human. Ponownie dzięki fabule, która trafiła w moje gusta, kilka rozwiązań gameplayowych, które zostały zaimplementowane w bardzo fajny sposób, jak na przykład ten tryb detektywistyczny z oglądaniem przedmiotów dookoła i ograniczony czas na podejmowanie działań podczas śledztwa, co wymusiło zmianę przyzwyczajeń starego RPGowca, który do tej pory brał questa, w którym ktoś umiera, zapominał o nim, wracał po 20 godzin później, by uratować jeszcze żywego jegomościa. Grafika też zrobiła na mnie spore wrażenie, a całość dostarczyła mi kilkunastu godzin świetnej zabawy. Na miejscu 6 jedyne MMO w całym zestawieniu, czyli The Elder Scrolls Online. W moim mniemaniu idealne przeniesienie gameplayu Skyrima do gry MMO. Bardzo mocno wciągnął mnie ten wspomniany już gameplay, ogromny świat, bo umówmy się, w którym też możemy zwiedzić Skyrim, Morrowind, Elsewhere czy Cyrodiil na jednej mapie. Czy tak drobny fakt jak udźwiękowienie dialogów, co w MMO przecież wcale nie jest takie oczywiste. Na miejscu 5 ustawiamy Resident Evil 7, czyli wielki powrót horroru do jednej z klasycznych serii od Capcomu. Na szczęście znów było straszne, przejście gry w FPP bardzo mocno przysłużyło się narracji, szczególnie jeżeli gra się z użyciem VR. Grałem i szczerze, przygotujcie sobie majtki na zmianę, jeżeli macie dość odwagi, by zagrać w taki sposób. Fajna grafika, fajna fabuła, fajne straszenie, a na dodatek niedługo dostaniemy część 8 gry, choć znowu trailery troszeczkę mnie martwią, bo no coś tam może być z tym klimatem nie tak. Ale zobaczymy po premierze, czy będzie to godna kontynuacja. Na miejscu 4 wchodzi wielka innowacja w świecie VR, czyli Half-Life Alyx. Gra rewolucyjna na wielu płaszczyznach, od gameplayu przez wykorzystanie zestawu VR od Valve, aż do tych niesamowitych detali jak zachowanie płynów czy pisaków. Jest to jedyna gra, którą, jak to się mówi, ograłem na YouTubie, ponieważ nie mam dobrego zestawu VR, żeby w to grać. Ale jest tutaj z tego powodu, że bardzo szanuję to, co Valve zrobiło z grą VR-ową.
To w jaki sposób wykorzystali technologię i ten niesamowicie drogi swój zestaw VR naprawdę musi budzić szacunek. Dość wspomnieć, że pewien nauczyciel przeprowadził lekcję używając szyby w grze jak tablicy, zapisując na niej notatki i obliczenia dla obserwujących stream uczniów. To jest naprawdę niesamowite. I tam, ta-da-dam, przed nami pierwsza trójeczka, a na drugim przegranym w tym zestawieniu miejscu jest Resident Evil 2. Gra, która pokazała, jak powinny być wykonywane remake'i. Gra pokazuje siłę klasycznego horroru wrzuconego w dzisiejsze rozwiązania gameplayowe i grafiki. I grafikę. Hołd dla klasyki jest w tej grze silny, a poza tym grafika piękna. Straszenie też fajne, bo no, ciężko było to przechodzić na jedno posiedzenie takie dłuższe. Naprawdę szacuneczek Capcom. I jak to kolej rzeczy powinna wyglądać? Czas na miejsce drugie. A miejsce drugie to niesamowity marvelowski Spider-Man od Insomniac Games. Urzekła mnie w nim fabuła, jak chyba w każdej z wymienionych dzisiaj gier. Szczególnie tych z czołówki. Tu jest najlepsza. Choć wierniejsi fani Marvela i samego pajączka nazywają ją bardzo sztampową. Dla osoby niezwiązanej tak mocno z franczyzą, tak jak ja, może być ona jednak bardzo fajna i wciągająca. Bardzo fajne nie też buja się między budynkami, walka zrealizowana jest w bardzo ciekawy sposób, a zadania poboczne no nie przeszkadzają tak mocno. Do dziś Spider-Man to jedyna wyplatynowana przeze mnie gra na PS4, choć bardzo blisko platynki jestem też w grze z miejsca pierwszego. Ale zanim przejdziemy do miejsca pierwszego, mam dla Was mały bonus w postaci dwóch gier, które bardzo mocno siedzą w mojej głowie, ale z różnych przyczyn, o których powiem za chwilę, nie mogłem ich dać do tej pełnoprawnej listy. Pierwszą z nich jest nadchodzący niebawem, bo już za nieco ponad miesiąc, Cyberpunk 2077, do którego co prawda mam pewne obawy, bo jest to pierwsze podejście CD-pu do cyberpunku jako do gatunku, do strzelanki, do umiejscowienia akcji w nowoczesnym świecie. No tych znaków zapytania jest całkiem sporo i mam nadzieję, że gra okaże się nawet lepsza niż Wiedźmin 3, tak fabularnie jak i gameplayowo, i zdeklasuje właśnie Wieśka z tronu najlepszej polskiej produkcji wszechczasów i odniesie jeszcze większy sukces na arenie międzynarodowej niż Wiesław. Poczekamy, zobaczymy. Drugą natomiast jest wydane w 2016 roku Ghost in the Shell Stand Alone Complex First Assault Online, która była miksem CS-a i hero shootera na mianę troszeczkę dzisiejszego Valoranta. Czyli dla typowej dla CS-a trybu gry, dla typowego dla CS-a trybu gry, dochodzili bohaterowie i charakterystyczne dla nich umiejętności. Oczywiście to wszystko było osadzone w serialu, który powstał na podstawie mangi od Mamoru Oshii, czyli Ghost in the Shell. Spędziłem przy tej grze trochę, bardzo, ale to bardzo przyjemnych godzin, ale niestety już 6 grudnia 2017 roku, czyli półtora roku od premiery, serwery zostały zamknięte. I proszę Państwa, mili słuchacze, mili oglądacze, mili subskrybenci i niesubskrybenci, oto miejsce pierwsze, na którym to znajduje się Red Dead Redemption 2. Bardzo udana kontynuacja westernu od Rockstar Games. Ta gra ma wszystko. Wciskająca w fotel grafika? Jest. Historia, która potrafi wycisnąć łezkę? Jest. Wciągający tryb online, przy którym można się odprężyć, zamiast co chwilę oglądać, bo ktoś cię za chwilę może zabić? Jest. Końskie penisy kurczące się w zimnej wodzie? Też jest. Osobiście uważam, że Red Dead 2 jest grą generacji. Właśnie przez fabułę, mechanikę i przede wszystkim grafikę, co do której bym nie pomyślał, że taka jakość pojawi się na obecnej generacji konsol. Na Playaku wciąż możecie mnie znaleźć przemierzającego mapę RDO, krążącego gdzieś między Blackwater a Valentine, polującego na zwierzynę, czy przewożącego świeżo upędzony bimber do jednego z moich stałych odbiorców.
No i moi drodzy, to by było na tyle. Przypominam, że lista jest całkowicie subiektywna, ogranicza się jedynie do gier, w które grałem, wyjątkiem jest Half-Life Alyx. Jeśli czegoś Wam brakuje, albo niektóre gry umieścilibyście wyżej lub niżej, to zapraszam do komentowania, umieszczajcie swoje topki, chętnie się z nimi zapoznam. Jak zwykle przypominam o świętej trójcy YouTubera, czyli sub, like, komentarz. A za Waszą uwagę bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia kolejnym razem. Trzymajcie się, pa!